Uczniowie Jana Chrzciciela z Ewangelii, którą rozważamy, są w podobnej sytuacji do nas. Widzą, że praktykują posty, porównują się z uczniami pana Jezusa, ci z kolei nie poszczą. I uczniowie Jana mają problem. Jak to wszystko wytłumaczyć? Udają się z tym pytaniem do Jezusa. My też, moi kochani, jesteśmy w sytuacji bardzo nietypowej. Widzimy, że różne praktyki podejmują różne instytucje, chcąc dopasować. Procedury do obowiązujących przepisów, również w życiu Kościoła. Widzimy, że poszczególne diecezje w sposób różny, nieraz starają się respektować prawo związane z sytuacją, jaką mamy teraz w naszej ojczyźnie i na całym świecie. I to wszystko rodzi wiele pytań, rodzi wiele wątpliwości. Nie wiem, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Pytania, które zadajemy, to myślę, nie tylko pytania natury technicznej czy medycznej. To są wśród nich jest wiele pytań egzystencjalnych. Tak jak uczniowie Jana udali się do Jezusa, by tam otrzymać odpowiedź. Tak my na nasze fundamentalne pytania znajdziemy dziś odpowiedź Jezusa. On, będzie, on mówi do nas w swoim słowie. Moi kochani, w parafii, w której się wychowywałem w cieszynie, mieliśmy księdza Emeryta, księdza Teodora. Już był staruszkiem. Za każdym razem, kiedy przyszło się do jego pokoju, można było go zastać przy stole czytającego Biblię. Pamiętam charakterystyczny widok, szklaneczka z herbatą, otwarty egzemplarz Pisma Świętego. Omiał miał w ręce długopis, linijkę i podkreślał pewne miejsca w tym Piśmie Świętym, które widocznie w czasie tej medytacji akurat robiły na nim wrażenie, na które zwracał uwagę. Ten ksiądz zmarł, ja już wtedy byłem księdzem, i na pogrzebie podszedłem do jednej z jego krewnych i mówię: Mam wielką prośbę. Ksiądz Teodor miał taki egzemplarz Biblii, w którym zaznaczał sobie najważniejsze miejsca. Gdybym mógł otrzymać po nim jakąś pamiątkę, to zależałoby mi na tym, żeby właśnie to było to Pismo Święte. Pamiętam, że ta pani wtedy się uśmiechnęła. Mój proszę księdza, wujek miał oprócz tego jeszcze kilka innych egzemplarzy Biblii niektóre są nawet jeszcze nieotfoliowane. Po co taką starą, zrzutą Biblię księdzu mam przekazywać, Ja dam księdzu taki czyściutki, piękny, nowy egzemplarz Pisma Świętego? Ja mówię, nie, właśnie zależy mi na tym Piśmie Świętym, które on czytał, a potrzebowałem tego Pisma Świętego z dwóch względów. Przede wszystkim bardzo lubiłem księdza Teodora i chciałem mieć rzeczywiście po nim jakąś pamiątkę, ale głównie chodziło mi o to, żeby mieć jakiś klucz do wędrówek po kartach Pisma Świętego. Myślałem sobie, że te słowa i zdania, nad którymi on się zatrzymywał, będą dla mnie takim wyznacznikiem, na co warto zwrócić uwagę. I po jakimś czasie przyszła do mnie paczka z tym Pismem Świętym. I moi kochani, zdziwiłem się bardzo, bo w tym egzemplarzu Biblii, gdzie on podkreślał najważniejsze miejsca, właściwie po tym okazało się, że jak patrzę, nie ma zdania, które by nie było podkreślone. Niektóre zdania są nawet podkreślone ileś razy, widocznie do nich wracał, Długopisem ta karta jest nawet przebita na wylodnie raz, i dochodzę do wniosku. To jest dla mnie takie wymowne świadectwo tego, że w Piśmie Świętym nie ma nic nieważnych. On podkreślał najważniejsze miejsca, a w końcu podkreślił każde zdanie. W Salmie 119 czytamy słowa, które wyjaśniają, jaką rolę może Pismo Święte, jako Słowo Boże, spełnić w naszym życiu. Twoje Słowo, Panie. Jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Ksiądz Krzysztof Wąs w jednej ze swoich konferencji, analizując to słowo, przytoczył przykład ze starożytnego Rzymu. Mówi, że najbardziej zamożni patrycjusze mogli sobie pozwolić na wyspecjalizowanych niewolników, a wśród nich był tak zwany servus lampadarius, czyli niewolnik od światła. Jego zadaniem było nieść przed panem kaganek. Z oliwą, lampkę i oświecać drogę. W ten sposób Pan mógł się uchronić przed potknięciem. Słowo Boże jest przewodnikiem po drogach naszego życia. Myślę, że warto wspomnieć, że nie można tego rozumieć w sposób magiczny. To nie jest tak, że otworzymy pismo święte i nagle znajdziemy odpowiedź, co mam teraz dokładnie zrobić. Kapitalnie ujął to papież Benedek XVI w atrotacji Verbum Domini. Napisał, że Słowo Boże jest kompasem który pomaga nam w życiu obrać właściwy kierunek. Idąc, posługując się tym kompasem, nie zabłądzimy. Moi kochani, przed podjęciem ważnej decyzji życiowej warto rozważyć ją czytając Pismo Święte. Warto nauczyć się tego na przykład w czasie rekolekcji ignacjańskich, skorzystać sobie z takich rekolekcji. One bardzo dobrze przygotowują do takiej biblijnej medytacji, pomagającej rozeznawać drogę w życiu. Trzeba też wiedzieć, trzeba o tym pamiętać, że Pismo Święte, że Słowo Boże, to również słowa papieża Benedykta XVI, to nie jest zbiór jakichś pojęć czy reguł. Spotykając się ze Słowem Bożym, spotykamy się zawsze z osobą, z Jezusem. Jezus jest obecny w swoim Słowie. Znakomicie oddali to Salwatorianie na Zakrzówku w Krakowie, gdzie jest dom rekolekcyjny, gdzie mają miejsce rekolekcje, lekcje divina. I tam architekt Pięknie zaprojektował prezbiterium. Z jednej strony jest tabernakulum z najświętszym sakramentem, a po drugiej stronie symetrycznie nisza w ścianie z otwartą Biblią, również z zapaloną wieczną lampką. W ten sposób wystrój kaplicy mówi o tym, że w Słowie Bożym jest obecny żywy Bóg, inaczej niż pod postacią chleba, ale równie żywy i równie wpływający na nasze życie. Moi kochani, każde spotkanie z Bogiem, obecnym w Jego Słowie, usuwa lęk. To mówię nie tylko z tego, co przeczytałem, ale mówię to teraz z własnego doświadczenia. Kiedy jest mi ciężko, kiedy coś przeżywam, najczęściej otwieram Biblię. I nawet jeśli natrafię na trudny fragment, nieraz to jest jakiś psalm, nawet złorzeczący, to zawsze owocem tego spotkania z Biblią jest pokój i nadzieja, którą mam w sercu. Moi kochani, mówię to z pełnym przekonaniem, na podstawie własnego doświadczenia. Czytałem kiedyś książkę Maxa Lucado, to jest taki amerykański ewangelizator i terapeuta, pod bardzo takim ciekawym tytułem: Potwór w szafie, jak jutro bać się mniej niż dzisiaj? To jest książka o lęku i o tym, jak sobie z nim radzić. I tam autor pisze o pacjencie, który w poczekalni czeka na wizytę u kardiologa. Ma przed sobą bardzo ciężką operację na otwartym sercu. I dlatego no nic dziwnego, że dopadają go takie ciemne myśli. Boi się tej operacji, nie wie, co się z nim stanie, nie wie, co z nim będzie. Kiedy tak pogrąża się w czarnych myślach, które dopadają go ze wszystkich stron, jak kruki, nagle patrzy na jedną ze ścian i tam widzi dyplomy tego lekarza. Skończył Harvard, skończył jakąś specjalizację, szkolenie, a więc jest świetnym kardiologiem, ma sukcesy. Po co ja się tak martwię? No, jestem w dobrych rękach. W końcu ty ludziom pomógł, dlaczego mam być wyjątkiem. Ale znowu pogrąża się w swoich myślach, znowu zapada się w taką otchłań czarnowictwa. Lęk dopada znowu jego serce, a tu patrzę na drugą ścianę, gdzie są podziękowania. Panie doktorze, dziękuję za uratowanie mojego dziecka. Dziękuję za udaną operację mojej żony. Skoro jest tyle podziękowań. Skoro tyle ludzi jest wdzięcznych temu lekarzowi, no to, to ja znowu mam być inny, i kiedy patrzy na te dyplomy, na nowo się cieszy, na nowo wraca nadzieja, patrzy pogodniej w przyszłość. I moi kochani, takim zbiorem, oczywiście to jest przenośnia, ale można powiedzieć, że takim zbiorem dyplomów Pana Boga jest Pismo Święte. Czytamy w nim o tym wszystkim, co w historii naszego zbawienia, w historii świata miało miejsce. Od stworzenia świata przez Boga, aż po czasy ostateczne. Ta księga mówi o tym, jak Pan Bóg nas kocha, ile przez całe wieki istnienia człowieka już zrobił, żeby nas ratować. I dlatego, moi kochani, kiedy czytamy Pismo Święte, przeżywamy coś takiego, że ja bym to nazwał może trochę językiem psychologicznym taką najlepszą terapią. Człowiek od, odnajduje na nowo w życiu. Oparcie. Pojawia się na nowo radość i nadzieja. Warto odkryć Pismo Święte na nowo w swoim życiu. Taki kontakt z Pismem Świętym, gdzie właściwie nie musimy się wysilać, nie wymaga to naszego wysiłku, daje nam liturgia, msza święta. Dla mnie nieraz bardzo znamienne jest to, że kamerzyści filmujący na przykład liturgię sakramentu małżeństwa wyłączają kamerę na czas czytań i głoszenia Słowa Bożego. To mówi bardzo wiele o tym, jak traktujemy Słowo Boże nawet w czasie Eucharystii. Opowiadał jeden z księży, że będąc klerykiem akurat w czasie świąt w swojej rodzinnej parafii miał okazję czytać drugie czytanie mszalne i nie przełożył sobie strony. Pomylił się i zaczął czytać jeszcze raz pierwsze czytanie, powtarzać to czytanie, które przed chwilą już było odczytane. Zorientował się dopiero jak był w połowie. I teraz głupio mu było wstydził się przerwać, doczytał to do końca, wraca po mszy świętej do zakrystii i boi się, co teraz będzie. Boi się reakcji lektorów, czy, czy in, drugiego kleryka. Okazało się, że oni tego w ogóle nie zauważyli. Nikt z nich nie zauważył, że odczytano drugi raz to samo czytanie. Wraca do domu, bo, zastanawia się, co będzie z rodzicami, co mu powiedzą, przyniosły się nam wstyd. Yy, pomyliłeś się, okazało się, że ani mama, ani tata. Też tego nie zauważyli, A największym jego zaskoczeniem było to, kiedy się okazało, że ksiądz sprawujący tę przeświętą również nie zauważył, że powtórzono to samo czytanie. I to mu dało wiele do myślenia i może w swoim kapłańskim życiu teraz o tym pamięta. Moi kochani, warto skorzystać z tego czasu, który mamy. Dla niektórych z Was jest to czas kwarantanny. W ogóle nie wychodzicie z domu. Ale wszyscy w jakiś sposób ograniczamy i słusznie czynimy nasze kontakty towarzyskie, mamy więcej czasu dla siebie, dla bliskich w domu. Warto może w tym czasie na nowo odkryć Pismo Święte. To jest w wypadku wielu z nas taki nieodkryty dar. Pamiętam kiedyś na dniu skupienia, który prowadził jeden z hinduskich kaznodziejów, który do nas przyjechał. Taką jego historię, którą opowiedział, że robił porządki tam w swoim mieszkaniu i znalazł nieodpakowany prezent, który parę lat wcześniej ktoś mu wręczył. W pięknym papierze, w takim bibułce do pakowania prezentów, wyczuł, że to jest książka, był jakiś podarunek. Więc otworzył ten, odpakował tą książkę. Okazało się, że był to dzienniczek świętej siostry Faustyny w języku angielskim. Zaczął czytać i tak bardzo zachwycił się. Tym dzienniczkiem, że dzisiaj się z nim nie rozstaje. I mówi: Żałuję, że tak późno go odkryłem. I jak mogłem do tego dopuścić, że on tyle lat był w mojej szafce i leżał jako nieodpakowany prezent. Moi kochani, być może takim nieodpakowanym, nieodkrytym darem w moim życiu jest Biblia. Pokaż mi swoją Biblię, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. I tu nie chodzi o to, żeby ta Biblia było, była śnieżno-biała, nietknięta. Wręcz odwrotnie, im bardziej zniszczona, im może gdzieś tam kartka jest polana herbatą, im grzbiet jest bardziej brudny, ma ślady palców, tym, tym lepsze świadectwo ta Biblia wydaje o nas. Może na tym grzbiecie, na tej zewnętrznej stronie kart, niektóre będą bardziej pociemniałe. To są te księgi, które być może częściej czytamy. Moi kochani, ja mam Biblię blisko łóżka. Na, na biurku leży zawsze na widoku, w widocznym miejscu, żebym koło niej codziennie przechodził. To mobilizuje do tego, by ją otworzyć. Jedna z pań, katechetek opowiadała, że po jednej z lekcji zostawiła pismo święte na stole w pokoju nauczycielskim. Po prostu je tam zapomniała. Wróciła, żeby je wziąć, spakować, ale widzisz, że jedna z nauczycielek siedzi i czyta. Ten egzemplarz Biblii i postanowiła to pismo święte tam zostawić. Nie wzięła, nie, nie zabrała ze stołu. I od tej pory bardzo często któryś z nauczycieli siadał i tak, mając chwilę czasu, otwierał pismo święte. Więc to jest bardzo ważne, żeby pismo święte, żeby Biblia nie była w naszym domu gdzieś na półce z książkami, nawet może w jakimś szlachetnym, nobliwym, zacnym miejscu. Ważne, żeby była na stole, na biurku, pod ręką. Wtedy łatwiej będzie do niej sięgnąć. Żeby nie pozostać tylko na mówieniu o Biblii, otwórzmy sobie Pismo Święte. Chciałem się podzielić z Wami fragmentem. Ja go dzisiaj tylko przeczytam, bo nie chciałbym już przedłużać tego naszego spotkania. To jest fragment, który pomaga mi przeżyć te chwile, które teraz są naszym udziałem. Fragment pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 5, wers siódmy. Posłuchajmy. W tym wszystkim, co przeżywam, to w, tym, w tym moim lęku, w tym yy, takim niepokoju, to słowo Boże przynosi mi niesamowity pokój. A święty Piotr radzi: Wasze troski przerzućcie na niego, bo jemu zależy na Was. Wszystkie Wasze troski. Przerzućcie na niego, bo jemu zależy na was. I z tym słowem chciałbym was dziś zostawić.